Zwiedzaj Polskę szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nie tylko dla uczniów. W Słupnie w gminie Radzymin brakowało do niedawna ogólnodostępnego miejsca, gdzie można przyjemnie spędzić czas z dziećmi czy pograć w piłkę z przyjaciółmi. Mówi Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina. Znajdujemy się w Słupnie, w gminie Radzymin, na terenie szkoły podstawowej nr 2. Dzięki programowi operacyjnemu Ryby powstało w tym miejscu zestaw boisk wraz z placem zabaw. Zbudowano wielofunkcyjne boisko do siatkówki, koszykówki i tenisa, bezpieczny plac zabaw z przyjazną nawierzchnią oraz trawiaste boisko do piłki nożnej. Mówi Barbara Halina Moczulska, dyrektor szkoły podstawowej nr 2 w Słupnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że akurat ten obiekt jest po części na terenie szkoły. Cieszy nas to, ponieważ młodzież może realizować swoje marzenia i odnosić sukcesy na różnego rodzaju zawodach, na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Dofinansowany z funduszy unijnych kompleks cieszy się ogromną popularnością. Kompleks ten fantastycznie służy nie tylko pobliskiej szkole, ale także lokalnej społeczności. Jest miejscem, które funkcjonuje także po godzinach zamknięcia szkoły. Często i chętnie bawią się, grają tutaj dzieci i młodzież. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.